Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z taką małą niespodzianką. To będzie recenzja połączona z konkursem, ponieważ ja od sklepu Everyday Makeup otrzymałam paletki Close to Sense do testowania i otrzymałam też taką jedną paletkę na rozdanie dla Was. Więc jeśli jesteście zainteresowane zdobyciem takiej własnej Metalmani, to jest taka paletka z 88 kolorami, zgłaszajcie się prawie na blogu, tam są dwa pytania, na które chciałabym, żebyście odpowiedziały. Ostatnie pytanie o Waszą najśmieszniejszą i najmniej udaną fryzurę zaowocowało naprawdę ogromną ilością wspaniałych opowieści, które mi się fantastycznie czytało i naprawdę bardzo się uśmiałam. Jesteście super, absolutnie. Więc tutaj też będzie takie pytanie. To będzie pytanie o Wasze makijażowe początki. Czy pamiętacie, kiedy wykonałyście pierwszy makijaż, jak to się skończyło i tak dalej. A drugie pytanie będzie dotyczyło paletek. Która z nich Wam się najbardziej podoba i w jakich kolorach czułybyście się najlepiej? Na te pytania odpowiadajcie na blogu, a jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych paletek, to zadawajcie je tutaj. W ten sposób unikniemy po prostu jakichś komplikacji. Paletki z Coastal Sense to są takie bardzo sławne paletki, na pewno większość z Was je kojarzy. Ja dostawałam od Was swego czasu bardzo dużo pytań na temat paletek wielokolorowych sprzedawanych na Allegro i tego, czy jest sens je kupować, jak to jest z jakością itd. Ta recenzja, mam nadzieję, że będzie poniekąd taką małą odpowiedzią na te pytania. Pokażę Wam na początku tą Metalmanię, ponieważ to będzie ta, którą będziecie mogły wygrać, więc myślę, że ona będzie najbardziej interesująca dla Was. Ta paletka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, to jest taka kompozycja kolorystyczna raczej ciepła. Tutaj jest dużo ładnych, takich ciepłych brzoskwini, łososi, ciepłych róży. Są tutaj bardzo ładne róże opalizujące. Jest tutaj też bardzo dużo ładnych brązowych odcieni i odcieni złota tu jest. Chłodne i ciepłe złoto, takie ładne, jasne, rozświetlające kolory. Mamy tutaj bardzo ładne zielenie, brązy i piękne, naprawdę piękne fiolety i purpury. Jak widzicie, brakuje tutaj tylko takich klasycznych błękitów, ale to i tak nie jest taka scena, którą jakoś bardzo odczuwamy. Największą zaletą tej paletki jest to, że ona w skali szarości posiada wiele odcieni, które się plasują po środku. To znaczy, nie są zbyt jasne i nie są zbyt ciemne. To są takie odcienie, które idealnie pasują do tonacji skóry większości kobiet. To są też takie odcienie, których możemy użyć do wykonania naprawdę ślicznego smoky eyes. To są takie odcienie jak ten tutaj, ten tutaj, ten, ten, czy też ten i ten. One są dość jasne, ale są i tak ciemniejsze niż odcień skóry większości z nas i to potrafi bardzo ładnie wyglądać na oczach. Jeśli chodzi o jakość cieni z tej paletki, to są cienie naprawdę bardzo fajne. One wszystkie są bardzo mocno pigmentowane. To nie jest jakiś półtransparentny kolor, czy też tutaj tego koloru zupełnie nie brakuje. Niektóre z nich mają tendencję większą niż inne do obsypywania się, mówię tutaj o kolorach. Ale tego możemy bardzo łatwo uniknąć. Po pierwsze, wybierając odpowiedni pędzelek. Pierwsza warstwa tych cieni, jeśli nakładamy ją na oko, powinna być nałożona właśnie takim pędzelkiem. Odejdź. Pierwsza warstwa tych cieni powinna być nakładana takim pędzelkiem, który jest płaski i dość taki twardy. Może być giętki jak ten. To jest akurat pędzelek z Inglota. Taki pędzelek będzie się lepiej sprawował niż taki puszysty, ponieważ będzie lepiej dogniatał te cienie do powieki. To są też cienie, które lubią być nakładane na bazę, która konsystencją przypomina bazę z Art Deco, na przykład tą taką dość znaną, albo jej tańszy odpowiednik, czyli bazę z Virtuala, którą Wam też bardzo polecam. To są takie bazy, które są dość lepkie i te cienie naprawdę na nich trzymają się świetnie i bardzo dobrze się sprawują. One się na nich również bardzo dobrze blendują. To nie jest tak jak z matami na tych bazach. Trudno je rozblendować i robią się plamki. Te cienie są naprawdę bardzo ładne, jeśli chodzi o rozblendowywanie z takimi właśnie bazami. Z tym, że jeśli chodzi o to, jak one trzymają się na powiece bez bazy, to tutaj też jest naprawdę bardzo w porządku. Ja byłam zdziwiona, bo myślałam, że one będą bardziej wędrowały, czy też będą się bardziej zapierać w załamaniach. Ja napudrowałam je na powiekę, która była pokryta korektorem delikatnie i delikatnie przypudrowana i one naprawdę wyglądają bardzo ładnie i trzymają się też bardzo dobrze. Metalmania to jest w ogóle taka sprawa dla fanek intensywnych, metalicznych odcieni i dla fanek eksperymentów, jeśli chodzi o makijaż, ponieważ te kolory są tutaj bardzo ładne. Można je zestawić w wielu ciekawych konfiguracjach i to na powiece wygląda bardzo fajnie, naprawdę. To nie jest paletka dla takich fanek makijażu no make-up, make-up, którego nie będziemy widzieć w ogóle. Nie, tutaj kolory aż się proszą o to, żeby naprawdę je wyeksponować na powiece, ponieważ są bardzo ładne. Ale mam jeszcze drugą paletkę, którą chcę Wam pokazać. I to jest Mirage Palette, też paletka z 88 odcieniami. I to jest już coś dla fanek takiego bardziej neutralnego makijażu, takiego, który kojarzy się bardziej z odcieniami ziemi i takimi bardziej naturalnymi.
Ta paletka wygląda w ten sposób, widzicie, odcienie są naprawdę fantastyczne, są takie bardzo naturalne, bardzo ziemiste, ale to są kolory, które naprawdę potrafią świetnie stopić się z odcieniem naszej cery. Tutaj tych kolorów jest faktycznie bardzo dużo i chociaż odcienie mogą wyglądać na podobne, tak samo jak w przypadku tamtej paletki, to szybko możemy się zorientować, że one różnią się między sobą takimi szczegółami, które pozwalają nam na idealne dopasowanie tych kolorów do naszej tęczówki czy też koloru skóry i to jest akurat bardzo ważne. Ta paletka od Metalmani różni się przede wszystkim tym, że cienie mają inną strukturę. I tutaj są cienie matowe, które są troszeczkę bardziej transparentne od Inglotów, ale to jest też taka dość minimalna różnica. Są tutaj też cienie, które są cieniami matowymi i mają w sobie takie delikatne, malutkie drobinki. Te drobinki są bardzo ładne i to jest efekt taki bardzo nienachalny. Są też cienie takie delikatnie satynowe i to są te najbardziej sypkie, tak samo jak w przypadku tamtych metalicznych odcieni. A same metaliczne odcienie, podobne do tych Metalmani, sypią się troszeczkę mniej niż Metalmani i są może trochę takie bardziej twarde i bardziej zbite, ale to też tutaj nie przysporzyło mi w ogóle problemów. Wszystkie te cienie również wyglądają na oku bardzo ładnie, bardzo fajnie się blendują i dają taki bardzo ładny, naturalny efekt. Te kolory są troszeczkę inne, widzicie, tu są takie bardzo naturalne odcienie naszej skóry. Tutaj mamy cały rządek pięknych zieleni, począwszy od oliwek, skończywszy na takich chłodnych odcieniach zieleni sosenkowej. I te sosenki są naprawdę tutaj piękne, ja myślę, że przygotuję niedługo tutorial z ich użyciem, ponieważ jest naprawdę, te kolory są naprawdę śliczne. Są też ładne fiolety, których tam w Metalmani nie było, takie bardziej stonowane. Są też błękity, takie dwa morskie błękity, które są też bardzo fajne, ładne, chłodne szarości. Tutaj jest taka jedna bardzo intensywna szarość, takie srebro. Piękne brązy i piękne, takie przybrudzone złota. Naprawdę ta paletka jest idealna do wykonania takiego bardzo naturalnego smokey eye, w którym akurat te różnice tonalne, czy też takie różnice w odcieniach brązów, które używamy, są bardzo ważne. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tej paletki. Na początku myślałam, że może Metalmania będzie mi się bardziej podobała, ale teraz widzę, że w praktyce jednak częściej sięgam po tą paletkę. Tak one wyglądają zestawione razem ze sobą. Widzicie, różnica jest faktycznie dość znaczna. Jakby tutaj od razu wiadomo, na co wolimy się zdecydować. Ja myślę, że Metalmania to jest taka paletka dla dziewczyn, które lubią takie mocne, intensywne makijaże metaliczne, a Mirage to jest taka paletka dla dziewczyn, które wolą delikatniejsze, może nie delikatniejsze, ale takie odcienie bardziej klasyczne i takie odcienie, które bardziej łączą się z naszą skórą. Ale jest jeszcze jedna paletka. To jest paletka dla fanek róży. To jest Think Pink i tutaj mamy 12 odcieni. I to są cienie, które możemy też używać jako róż do policzków. Przede wszystkim te, które mamy tutaj. I ten jeden też używamy jako róż. Efekt jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj są klasyczne cienie do oczu. To jest jedna z najładniejszych czerni, jakie ja mam w mojej kolekcji, ponieważ tutaj to jest taka czerń, która wygląda na wilgotną i ona ma w sobie takie bardzo ładne purpurowe drobinki, naprawdę bardzo malutkie. Tutaj jest taka... Tutaj mamy szarość, zgaszony róż i klasyczny biały kolor do oświetlenia. Ten róż tutaj wygląda bardzo ładnie jako róż na policzkach. Nie wiem, czy to będzie widać, ale on naprawdę jest pięknym kolorem i pomimo tego, że wygląda tutaj na taki bardzo intensywnie błyszczący, świecący, to na policzkach potrafi się zachować naprawdę bardzo ładnie. Tu jest piękny, taki bardzo intensywny róż, który chyba użyję niedługo w tutorialu, ponieważ jest naprawdę uroczy. A te dwa cienie uwielbiam wykorzystywać jako róż na policzki, ponieważ są naprawdę bardzo ładne. To są maty, z tym, że to nie są takie płaskie maty, bardziej delikatnie satynowe. A te cienie są dość ciemne i dla mnie na policzki one są za ciemne, ale też są bardzo ładne. Cienie z tej paletki możemy bardzo łatwo wyjąć i to jest duże ułatwienie. Jeśli te cienie nam się skończą, możemy szybko zastąpić je innymi cieniami z Inglota czy też z Maka, ponieważ to jest bardzo podobny rozmiar. Te są akurat chyba odrobinkę większe. Te paletki są wykonane z takiego bardzo fajnego, nie za twardego i nie za miękkiego plastiku. Tutaj mam lusterko i takie dwie pacynki do nakładania. Paletki mi upadły. Upadły mi na dywan chyba ze 2 albo 3 razy i nic mi się nie stało. Te cienie faktycznie są dość niewielkie, więc one raczej nie powinny wypadać, czy też jakoś się ukruszyć, nic mi się nie stało. Ta też mi upadła, niestety. I też jej się nic nie stało, więc pod tym względem tutaj akurat też nic nie powinno się takiego wydarzyć, chociaż nie wiem, jak to jest, kiedy upadają na twardą powierzchnię. No gdyby one się pokruszyły, to by była duża strata, ponieważ tutaj jest ich dość dużo i to nie jest paletka z 3 kolorami, które jest tłucze, nie możemy jakoś przeżyć. Nie zużyjemy jej tak szybko, jak może byśmy chciały.
Te cienie w pudełeczku są dość niewielkie, ale jest ich bardzo dużo i można je naprawdę fajnie zestawiać, przez co one nie będą zużywały się tak szybko, jak można by sądzić. Te paletki w sklepie Everyday Makeup, te większe, kosztują około 107 zł, a ta mniejsza z tymi większymi cieniami kosztuje chyba 114. No w tych mamy 88 cieni, czyli jakbyśmy to chciały przeliczyć na cenę za cień, to jest... no matko... złoty 20, jakoś tak. Więc cena jest całkiem w porządku, biorąc pod uwagę, że to są te paletki oryginalne i tutaj możemy liczyć na dobrą jakość. Jeśli chodzi o sens kupowania takich wielokolorowych paletek w ogóle, to moim zdaniem tutaj najważniejszą kwestią jest to, że jeśli kupimy taką kolorową paletkę, mamy gwarancję, że znajdzie się tam wiele odcieni, których normalnie byśmy sobie nie kupiły, a które być może będą do nas świetnie pasować i tutaj spotka nas miłe zaskoczenie. Takie paletki również wyzwalają ogromną chęć eksperymentowania i mamy naprawdę dużą ochotę wykonywać te makijaże o wiele częściej i myślimy sobie, który kolor, z którym chcemy zestawić i jak on będzie wyglądał na powiekach. Podsumowując, moje doświadczenia z tymi paletkami ConstoSense póki co są bardzo pozytywne. Jestem faktycznie pozytywnie zaskoczona jakością i tym, jak te kolory na oczach potrafią wyglądać. Jeśli akurat zastanawiałyście się nad kupnem takiej paletki wielokolorowej, to myślę, że te mogę Wam spokojnie polecić. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie pod filmikiem. Jeśli chcecie się zgłosić po tą paletkę, to wstawiajcie komentarz na blogu, tam nie musicie mieć konta na Blogspocie ani nic takiego. Wystarczy, że wpiszecie się jako anonimek i się jakoś podpiszecie. Wszystkie linki, jakie Was mogą zainteresować, będą na dole w opisie, więc zapraszam do poczytania. No i z mojej strony to chyba wszystko. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, subskrypcje i zaproszenia do znajomych. Mam nadzieję, że komuś ta recenzja pomoże. Z mojej strony to już wszystko. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę i całusz.